Cześć moi drodzy, witam serdecznie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest BMW F31. BMW 3, oznaczenie 328 i 2014 rok. 139 tysięcy z maleńkim kawałeczkiem przejechane. Manualna skrzynia biegów, napęd na 4 koła, tak zwany X-Drive. I właśnie tym napędem X-Drive'em dzisiaj się zajmiemy. Samochód ma taką dosyć nietypową usterkę. Po odczytaniu z tym nie działa mu układ, tak żeby było wiadomo o co chodzi, nie działa mu układ napędowy. Wrzucając jedynkę, dwójkę, jaki tam bieg się chce, nawet wsteczny, słychać hałas dochodzący spod samochodu, że coś tam mieli, coś się kręci, ale nie przekłada napędu na koła. Tak zwana skrzynia VTG, odpowiedzialna za przenoszenie układu napędowego X-Drive na właśnie przednią czy tylną oś. To będziemy dzisiaj demontować. Po odczytaniu samochodu jeszcze tak pokrótce powiem Wam, że auto nie ma absolutnie żadnych zapisanych błędów w sterowniku skrzyni VTG i nie melduje żadnych błędów, że coś tam nie zgadza się z napędem. Zrobię zaraz krótką prezentację, pokażę Wam jak to wygląda, jeśli o ten napęd chodzi, jak to się, że tak powiem, przekłada na niesprawność samochodu, może w ten sposób. Koła się nie kręcą, auto nie ciągnie, nie jedzie. Skrzynka VTG, reduktor wylatuje dzisiaj z samochodu, wyląduje na stole, rozbierzemy go sobie wspólnie, zobaczymy co tam w trawie piszczy, co się rozsypało, co się posypało. Jeżeli będzie to faktycznie reduktor, no to koszta nie będą małe, bo te reduktory, ustrojstwo jest drogie. Na polskim serwisie aukcyjnym kosztują około 4000 zł plus kaucja, czyli część idzie na wymianę. Na niemieckim serwisie aukcyjnym kosztują nawet i 1600 euro. Tutaj wrzucę Wam również zdjęcia poglądowe, żebyście widzieli mniej więcej jako przykład, ile to kosztuje na polskim serwisie, ile to kosztuje na niemieckim serwisie. Tak tylko w woli informacji. Teraz samochód do góry. Pokażę Wam, gdzie jest nasza skrzynka rozdzielcza, gdzie, jaki ma symbol. No i wszystko po kolei. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania kanału, jeżeli materiał się spodoba, jak i do łapy w górę. Tyle w temacie. Przechodzimy do roboty i miłego oglądania. Zobaczcie moi drodzy, 139 388 km. Chcę Wam tylko krótko pokazać, nie będziemy zbytnio samochodu męczyć. Ja przechodzę zaraz do roboty, podniesiemy auto jeszcze do góry, pokażę Wam jak to wszystko wygląda od dołu, kiedy przerzuca się biegi. Stoję na podnośniku, auto oczywiście nie jest podniesione. Tak jak widzicie, o, łapa jest wyciągnięta, auto w ogóle nie jest podniesione, stoi na kołach. Dalej, zobaczcie, sprzęgiełko, włączę silnik. Silnik włączony. Przegląd. I teraz tak, bieg pierwszy. Ja ręcznie mam zaciągnięty, on czasami ma takie momenty, reduktor, że on zatrybi, zapnie ten napęd. Dlatego nie chciałbym, żebym gdzieś tam pojechał w ścianę, która jest za mną, bo będziemy sprawdzać sobie to na wstecznym, jak i na biegu pierwszym. Zobaczcie, pierwszy bieg, włączę lampę tylko. Pierwszy bieg jest wrzucony. Jeszcze raz, o tak będzie to lepiej widać z tej perspektywy. Jedynka i puszczam sprzęgło. Coś tam się kręci, słyszycie? Sprzęgło całkowicie. Zobaczcie, sprzęgło nie trzymam. Jedynka wrzucona, troszkę więcej gazu. Słychać to? Dobra. I teraz tak, wsteczny. Na wstecznym słychać ten dźwięk mocniej. I sprzęgło. Sprzęgło puściłem całkiem. Jak widzicie, o. Nic, zero. Zero. Zero reakcji. I znowu jedyneczka.
Zobaczcie, noga zdjęta. Dwójeczka. Trójeczka. Nic, zero. Nasz napęd nie działa. Teraz co? Samochód pójdzie do góry. Pokażę wam jeszcze to z perspektywy od dołu, żebyście zobaczyli na wał, żebyście zobaczyli na skrzynkę VTG, na półośki z przodu. Wszystko tam jest, że tak powiem, jak wygląda, jakby było najbardziej w porządku. Ale tak jak powiedziałem, skrzynka VTG od X-Drive'u nie przenosi nam napędu na żadną oś. Czasami gdzieś tam załapie, przednią osią zakręci, ale nie wyrzuca żadnego błędu elektronicznego. Czyli wychodzę z założenia, że jest mechanicznie coś walnięte. Zaraz sobie to wszystko sprawdzimy. Samochód na początek w górę i lecimy dalej z tematem. Tu mamy naszą skrzynkę. Tu jest uchwyt, łapa. Ona wyskoczy za chwilę. To będzie to widać lepiej. Tu jest nasz reduktor od X-Drive'u. Później będzie to widać. O, widzicie, gdzie one są. O. Tu są nasze śruby od naszego reduktora. I teraz reduktor, skrzynka nasza, mamy, to jest jej, o, ATC35L. Taką skrzynkę ma ten samochód. Tu mamy nasz sterownik, który nie melduje absolutnie żadnego błędu. Czyli elektronicznie wszystko jest ok. Z takiego założenia bynajmniej wychodzę, skoro nie ma błędów. Wylatuje wał. Czyli tak, odkręcamy wał, tu odkręcamy wał od napędu przedniego. Zobaczymy, co się wydarzyło, skrzynkę będziemy rozbierać. Napęd się skończył i trzeba to ustrojstwo wymienić. To jest nasza cała skrzynka, cały reduktor, który przykręcony jest do skrzyni. Zaraz będzie kolega u mnie, będzie w aucie, pokażę wam, jak to wygląda, jak dobiega hałas z tego. Mam nadzieję, że audio odda ten dźwięk. Teraz wsteczny. Nic się nie dzieje, zobaczcie. No, coś tam lekko poszło. Przód lekko kręci. Nic, zero. Przód się kręci, widzicie, o. Zatrzymamy normalnie ręką, o. Tu przenosi nam, na przednią oś nam teraz przenosi, a tył całkowicie stoi, zobaczcie. Stop! Teraz jedynka znowu, zobaczcie. Nic, zero. Zatrzymaliśmy przednią oś. Tył w ogóle nie reaguje. Dobra, tu nie przenosi w ogóle napędu na reduktor. Dobra, tyle w temacie. Słyszycie to? Stąd dobiega. Stop! Samochód na dół i lecimy. Lecimy pomaleńku z tematem. Odkręcamy, rozbrajamy wszystko po kolei. Zaraz wyciągamy nasz reduktor. I teraz tak sobie patrzę na to wszystko. Tu jest zaznaczona biała kreska, oczywiście nie przeze mnie. Ktoś tutaj już wymieniał olej, czyli olej był wymieniany. Wtyczkę już mamy ze sterownika wypiętą. Łapa jest ściągnięta, zobaczcie, leży sobie na ziemi. 18 śrubki od uchwytu. I zaraz... Tu już mamy, widzicie, trzy od naszego flanszu, gdzie wchodzi ten flansz, gdzie przyłączony jest wał, przykręcony, odkręcone. To już pokazywałem wcześniej. I zaraz wyskakujemy z nim dookoła, oblatujemy wszystkie, które trzymają go na skrzyni. No i tyle. I zaraz idziemy na stół i obejrzymy sobie, w jakim stanie jest olej. Spuszczę ten olej i zobaczymy, rozkręcimy cały reduktor. Taka króciutka aktualizacja. Widzicie, nawet skrzynia nie jest podtrzymana. Auto sobie nawet można tak wypchnąć, ale damy tu coś na dół. Reduktor mamy już wyciągnięty, idziemy teraz na stół. I teraz tak, reduktor jest na stole, jak widzicie. Tu już widzę, w czym, tak mi się bynajmniej wydaje, w czym leży problem. Tutaj ten flansz, tam jest, tam są frezy, ten wieloklin, tak to się nazywa, frez. Jest to wywalone, ściągamy zabezpieczenie. Jeżeli to będzie tylko w tym leżeć, to bardzo dużo szczęścia. Tylko muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Wypuścimy zaraz olej. Pokażę wam, w jakim stanie jest olej. Tutaj przez odpowietrznik od tego wyleciało na stół. Był bardzo brudny olej. Także olej oczywiście dostanie nowy.
Dobra, ściągamy teraz to, odpinamy sterownik i lecimy dalej. Zegaring ściągnięty. Lecimy z naszym flanszem do góry. Zobaczcie. Widzicie, co jest do wymiany? Zobaczcie, tu nie ma w ogóle zębów. Nasz flansz się skończył. Zęby się wytarły, ale tutaj na naszym wałku atakującym jest wszystko w porządku. Także do zamówienia jest ten flansz. Zobaczcie, jakie to jest wyrzeźbione. Masakra. Całe wydarte, aż niemożliwe. Dobra, co więcej? Dobra, słuchajcie, troszkę tak nieciekawie. O, przechylamy, leci oliwa. Zobaczcie, jaki czarny olej z przekładni. To jest masakra. Pokażę wam, jak będzie nowy. Kupię nowy, to wam pokażę, jak wygląda. Może mam gdzieś tam jeszcze resztkę z innej. U siebie kiedyś zmieniałem w tej przekładni. W sumie teraz się dobrze ten olej wymieni, jak widzicie. Że on tak ściemniał. Ciężko powiedzieć, ale jest masakrycznie. Tak jakby te tarcze cierne zabarwiły nam ten olej. Tak to wygląda. Śmierdzi jak olej, tam nie śmierdzi nic takiego rudawy. No i tyle wchodzi naszej oliwki, jak widzicie. Także my sobie to ściągniemy, obudowę całą, później dajemy masę uszczelniającą. Czy mechanicznie ona nie jest w środku uszkodzona, tylko o to chodzi. Także my to otwieramy, jak otworzymy, robię kolejną aktualizację. To teraz tak, mamy to wszystko otwarte, jak widzicie, i co jest bardzo fajnie, że nie ma nigdzie opiłków. Jest to wszystko czarne, jak widzicie, ale nie ma nigdzie opiłków. Tu jest nasz kosz sprzęgłowy. Są nasze lamelki, nasze tarcze sprzęgła, to wszystko będziemy myć. Dobra, słuchajcie, my musimy to wszystko wyczyścić, ładnie wymyć. Tu zobaczcie, jest brudny nasz wieloklin. O, tu gdzie ten frez jest, to wszystko trzeba też wymyć. I do zamówienia... Gdzie to teraz mam, kurczę? O, tu jest ten flansz. Do zamówienia zamawiał będę ten flansz i zamawiał będę, moi drodzy, z tej strony Simmering, który wchodzi... gdzie wchodzi ten flansz? Ten Simmering pójdzie z oryginału, to założymy jako części nowe, zapytam się w BMW, a jak nie, to kupimy to gdzieś na internecie. No jest to czarne troszkę, to mi się nie podoba przez to, że jest ten olej taki brudny. To wygląda tak, jakby tam sprzęgło było spalone, to jest tak, kurczę, no naprawdę. No tak widzicie, kurczę, czarne to tak tutaj wszystko wygląda i to jest jedno, co mnie martwi, że jest tutaj czarno w środku. Tak, moi drodzy, jak widzicie, tutaj jest wszystko wyczyszczone, wszystko jest pomyte nowym olejem, tego tutaj wam nie pokazywałem, jak to wszystko wygląda. Tam jeszcze mamy taki, widzicie, o, resztki, co nam spływa. Dzień następny. Po rozmowie, powiem wam teraz, jaka jest rzecz, bo troszeczkę takie małe zmiany nastały co do tego reduktora. Po rozmowie z właścicielem auta. I oczywiście słuszna decyzja, bo powiem wam szczerze, ja nie znałem nie miałem żadnych drobiazgowych informacji na temat tego, jak samochód się zachowywał, czy były szarpnięcia, czy nie było szarpnięć. Ja autem nie jeździłem. Auto zostało przywiezione lawetą, zostało u mnie wyrzucone z lawety i komunikacja odbywa się przez telefon z klientem. Teraz tak, jak widzieliście we wcześniejszych minutach, reduktor był cały czarny, to znaczy olej w reduktorze był cały czarny. Zabarwienie tego oleju z powodu przypalonych tarczek sprzęgła. Dlatego też dzisiaj, dopiero po rozmowie z właścicielem tej BM-ki, miałem informację, że auto, zanim stanął całkowicie ten napęd, samochód poszarpywał. Tarcze sprzęgłowe są do wymiany. Tarcze sprzęgłowe zostały zamówione, będą za 2 dni. Także przeciągnie się to troszeczkę. Ale mam już niektóre rzeczy do tego samochodu. Odebrałem sobie z BM-ki nasz flansz, jak widzicie. Ten, który miał wyżarte zęby w środku. Zaraz pootwieram te części, pokażę to z bliska. Tu mamy Simmering, który przychodzi pod ten flansz. I mamy oczywiście pierścień zegarka. Do tego... Mamy tutaj tą pastę montażową, to jest nieistotne. Tu mamy oczywiście ten Simmering, o którym mówiłem, który przychodzi nam tutaj w obudowę. Tu jest ten stary,
Trzeba będzie go wyszarpać i zakładamy nowy. I tu jest litr DTF1, litr oleju, który przychodzi do tego reduktora. I teraz powiem Wam tak, bagatela, tylko te rzeczy, które tutaj widzicie, te drobnostki kosztowały 337,77 euro. Zakupione widzicie w BMW w serwisie. Na rachunku uszczelka, wymiar uszczelka symeringu, wymiar tego symeringu. Tu jest ten kruciec, ten flansz metalowy i widzicie litr oleju. Teraz każda cena poszczególnie, 33,61 euro kosztuje olej, 28 euro kosztował symering i 222 euro kosztował nasz kruciec. Ten oto kruciec. Takie ceny, nic nie zrobimy i do tego dochodzi, z tego co kojarzę, zaraz rozbierzemy, to będziemy wiedzieć lepiej. 9 tarcz sprzęgłowych, które przychodzą tu do kosza, plus 8 podkładek. Ale zaraz to rozbiorę, policzymy sobie to, zobaczymy jak wyglądają. Mniej gadania, więcej roboty. Ściągam pierścień zegarka, rozbrajamy cały kosz sprzęgłowy i obejrzymy sobie pojedynczo nasze tarczki. Ściągam teraz, zobaczcie, pierścień zegara mam ściągnięty. Tu przychodzi takie zabezpieczenie z tymi ząbkami, jak widzicie. Dajemy sobie to na stronę. Tu mamy od naszą rurę, gdzie wchodzi olej. Tu jest pompowany olej na nasze tarcze sprzęgłowe. Też to wszystko odkładamy. To już jest jako tako luźne. Mam nadzieję, że mi to z kadru nie ucieknie. Mam kamerę na statywie. Staram się to tak ustawić, żeby nie uciekało z kadru. Czekajcie. No dobra. Czyli ściągamy sobie. Tu po tym chodzi nasz silniczek. Ten, który leży. O! Nasz sterownik. Od skrzynki VTG. Wciskając tu, gdzie jest to zabezpieczenie, to jest wszystko ciaśniej. Teraz bez zabezpieczenia jest to tak lekko, jak widzicie. I obracając silniczek nasz, obracając go na ślimaku, który jest w karterze, zaraz to pokażę, gdzie jest ten ślimak, w który wchodzi sterownik, silniczek od sterownika, prowadnica, obraca nam, zaciskając tarcze sprzęgłowe w koszu, przenosi nam napęd na przednią oś. Czy rozłącza przednią oś, czy przenosi. Reguluje sobie, że tak powiem, napędem. Ale mniejsza o większość, jak to chodzi pewnie, co niektórzy wiedzą, jak to chodzi, jak to działa. I teraz tak, ściągnijmy sobie, odłóżmy sobie to tutaj. I teraz rozpinam cały kosz. Zobaczcie, tu jest nasza, tu są nasze sprężynki, które też będziemy wymieniać. Odciśnięte od tarcz, to dajemy sobie też na stronę. Tarcza. Widzicie, po tarczkach nie widać jako takiego zużycia. I teraz mamy tak. Tarcza sprzęgłowa. Przykład. Chodź tutaj. O. I przekładka. I co Wam chcę pokazać, jeśli chodzi o przekładki, że na przekładkach naszych, które przychodzą pomiędzy tarcze, widać, że sprzęgło było przypalone. Zobaczcie. Widzicie tą czarną, taką ciemną powierzchnię? Staram się to tak pokazać. To jest olej. O, ta strona. Zobaczcie, ta strona. To wszystko, co ciemne, to jest przypalone sprzęgło. Wyjmiemy to wszystko. O. I teraz patrzcie, jak wygląda ta przekładka. Aż jest tutaj taki odciśnięty. O, widać po przekładce? Widać. Ewidentnie widać, że ten czarny olej, który widzieliście, który stoi tam właśnie we wiadereczku, jest spalony. Jest to zabarwiony olej od tarcz sprzęgłowych, co nie? Tak to wygląda. Nasze tarcze i znowu przykładka. O, tu po tych przekładkach widać to czarne plamy, widzicie, to jest spalone, przejarane sprzęgło. Im bardziej na dół,
czyli im bardziej tam do kosza, tym większe ślady zużycia. Zobaczcie. Tu jest tak samo, aż jest to przerysowane. To musi być czyste. Tato była tutaj sponiewierana niesamowicie. Ja to sobie odłożę wszystko na stronę. O. Widać ewidentnie. Tak? Widzicie sami. Tu z druga strona również czarne. Kolejna tarcza, kolejna przykładka. Czarna. Dlaczego wam to pokazuję? Dlatego, że mam nowe tarcze sprzęgłowe mi doszły dzisiaj i zaraz sobie porównamy. Zobaczcie, tu również jakie czarne. O, widać to. Jakie przebarwione, tak? I tu mamy ostatnią dolną, na której widać również czarne, przebarwione miejsca. Po tarczach jako tako, tego nie widać, co nie? I teraz tak, tutaj przekręćmy statyw sobie, kamerę na statywie, o tak, jak widzicie, tutaj leży nam już nowe sprzęgło, cały zestaw łącznie z przekładkami. Wezmę sobie to tak, żeby było to widać w kadrze, o. Zobaczcie, porównam, wezmę sobie jedną, tą na przykład, pierwszą lepszą z brzegu, co nie? Te przykładki, przekładki, a te przekładki. Widać? Widać ewidentnie, że były przyjarane i to przyjarane były dobrze, co nie? I teraz setna milimetra z tych tarczek z zużycia. Policzymy, ile tych tarczek jest. Raz, przykładka, tu mamy dwa, podejrzewam 9 albo 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tarcz. Widać? No nie widać, odstawiłem kamerę, widzicie? Nie wiem, czy mi to z kadru nie uciekło, szczerze mówiąc. Skupiłem się na liczeniu. Liczymy przykładki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To, że to sprzęgło tak wygląda, to wygląda. Sekundkę, dam sobie tylko pauzę i już pokażę wam dalej. Zobaczcie, moi drodzy, co chcę wam pokazać dodatkowo. Co jest do roboty jeszcze w tej skrzynce. Zobaczcie, jak wygląda tutaj bieżnia od naszego łożyska, czyli od tego. Przyjrzyjmy się temu. Aż takiej tragedii z tym łożyskiem nie ma. Luzu to łożysko nie ma. Tak, to jest do wymiany. Łożyska idą też nowe. Z oryginału to jest do wymiany. To łożysko jest do wymiany. Wyciągam teraz cały kosz sprzęgłowy. To łożysko jest do wymiany. To wszystko wymieniamy. Łożysk jeszcze nie mam. Zostało wysłane dwoma paczkami. Tarcza osobno i łożyska osobno. Tarcze dzisiaj przyszły, ale nasze łożyska jeszcze nie. Także czekam na łożyska, dopiero wszystko to będę składał. Zaraz pokażę wam też, jakiego ściągacza będę do tego używał. Jakich ściągaczy będę do tego używał. To łożysko tutaj jest. Słyszycie sami, że za cicho to się nie kręci. Ale ja wyłączę lampę, może będzie to lepiej widać. Zobaczcie, widzicie ten czarny, widzicie to czarne miejsce, takie tutaj, o, widać, że tu była temperatura. Tu jest łożysko odbarwione, zresztą tutaj nasze tulejki. Tu jest też wszystko odbarwione, taki brązowawy kolor ma. To wszystko ściągaczami będzie ściągane. Teraz rozpinam, wyciągam kosz sprzęgłowy cały. No i dobieram się do tego, żeby mieć miejsce i wydubać nasze łożyska. Tutaj przychodzą, tu są też takie igiełkowe, oporowe łożyska. Tu są te sprężynki nowe, co widzieliście. To też będę w tym nowym zestawie. To będzie też oczywiście wymieniane. I teraz
Co do naszego mechanizmu, zobaczcie, tu jest to koło, pół, że tak powiem, pół koła, gdzie jest sterowany nasz z naszego silniczka. I tu mamy nasz jeszcze jedno łożysko. Muszę to wyciągnąć, ale kulki, mi chodzi o kulki, o. Zobaczcie, tu są nasze kuleczki. To jest bardzo prosty mechanizm. Widzicie, silniczek, to wszystko jeszcze trzeba umyć, domyć. Silniczek wysterowuje nam tu właśnie to, tutaj na... Zaćmy to i zaraz Wam pokażę, o co mnie idzie. Tu jest nasz... Chodź tutaj. O. Tu pracuje nasz silniczek na tym, tak to nazwę, ślimaku. O, tu pracuje silniczek i tu nam wysterowuje tą właśnie oto zębatkę. Dociska sprzęgło, przenosi napęd. Żadne tam jakieś wielka, jakaś wielka filozofia. Tu mamy nasze łożysko oporowe, igiełkowe. O, tak to wchodzi i tak sobie tu pracuje. Dobra, to wszystko będzie nowe w komplecie z łożyskami. Teraz przejdę może do kosza, ściągamy kosz. Teraz pokażę Wam tylko, jakiego narzędzia będę ja używał, żeby powymieniać te łożyska. Tu mam zestaw ściągaczy, to jest ściągacz do łożysk wewnętrzny. Czyli takie coś widzicie, o, jak widać na rysunku. I różne średnice oczywiście, nie? Do wielkich, do małych, do dużych, do średnich, do takich. Z uchwytami, ale ja będę ze względu na aluminiową obudowę skrzyni, będę używał tego młotka, tego wybijaka. Tak to mniej więcej wygląda. Pokażę to, jak to będzie przy wyciąganiu łożysk się spisywać. Będę wyciągał któreś z łożysk, to oczywiście pokażę. Teraz tak, ściągam kosz sprzęgłowy. Do ściągnięcia kosza, widzicie, tu jest takie zabezpieczenie. Zabezpieczenie musimy rozchylić. Do tego jest takie specjalne narzędzie, włączę lampę. Specjalne narzędzie, ale możemy to sobie zrobić z jeszcze jedną osobą. Jeden rozchyla, drugi buja lewo, prawo, pyk i wyskoczy nam cały kosz. Ja postaram się to wyciągnąć, wtedy Wam pokażę. Tu gdzie jest ten, o, tu widzicie, tak to sprężynuje sobie, o. Ja z tym lecę, jak to uda mi się wyjąć, robię kolejną aktualizację. Tak to wygląda całościowo. Wszystko pościągane i tutaj zobaczcie, o, tu mamy jeszcze, dołożymy to do kompletu, o. Tu jest karter, obudowa, czy jak to tam powiedzieć. Tu jest ten ślimak od silnika, który steruje. Tak to wszystko wygląda, zobaczcie, tu wyjęliśmy już, pokażę Wam to stare dziadostwo. O. To było tutaj, patrzcie jakie to jest sprane, w sensie odgrzane, brązowe. Widać? Widać. Sprzęgła jeszcze nie wkładaliśmy, to są wszystkie stare róbcie, widzicie, nowe sprężyny, ta śrubka do tego nie należy, ten wkręt. Sprężyny są stare, stare sprzęgło, stare podkładki, stare łożysko. Tu mamy bieżnię od łożyska, starą, zobaczcie, Made in China. A na tym łożysku, zobaczcie, Made in Poland. Dlatego zrobiło 140 tysięcy, bo polska jakość, dobra jakość, nie? Oczywiście z oryginału są one Made in Poland. Tu mamy nasz Symmering, który został wymieniony. Teraz co, moi drodzy? Tu do wyjęcia jeszcze jest ta bieżnia, strona zewnętrzna od łożyska. Tam są pod spodem takie... Jakby Wam to, kurczę, najlepiej pokazać? Chciałbym Wam, ale nie wiem jak. Zaraz Wam to pokażę. Zobaczcie, tu są nasze takie dystanse. Teraz. Przez to likwiduje się luz na łożysku. W każdym bądź razie tym likwidujemy sobie luz. Ta podkładka zostaje i dopiero na to wchodzi nasza nowa z nowego zestawu bieżnia. Tak to będę nazywał, ok? Co dalej? Co dalej, moi drodzy? Tutaj starter, damy to na stronę. O. Tu mamy kolejne łożyska.
które też idą do wymiany. Sprawdźmy sobie to w zbliżeniu, czy są jakieś znaki na tym. Zobaczcie, tak to. Tak to całościowo. Tak to wygląda. Tak jak mówiłem, do wyjęcia jeszcze mamy z tej strony. Teraz co do narzędzi. Tymi ściągaczami, ściągacze KUKO. Pewnie znacie ten zestaw, który Wam pokazywałem wcześniej. Ściągamy sobie te szelki, ten jest za mały, przepraszam. I ściągamy go sobie młotkiem, widzicie, o. Trzymamy na kolanach. Podjeżdżamy pod szelkę, skręcamy śrubę, rozszerza nam się tu, jak widzicie, o. I młoteczkiem naszym wyciągamy sobie szelkę. Co więcej mogę pokazać? No chyba tyle, nie? Na chwilę obecną. To jest pomyte. W każdą jedną szczelinę żeśmy weszli, wszystko żeśmy umyli. Tam mamy wsadzone stare łożysko jeszcze. Będzie ono wymienione. Znaczy wyciągnięte, najpierw trzeba je wyjąć. Tu mamy to właśnie, gdzie było główne. To Wam też pokażę. O, tu jedno już mamy wyciągnięte. Jesteśmy tak w połowie prac konserwatorskich. No i co? No i tak lecimy po kolei. Wyciągamy, później wprasujemy to wszystko. Tyle. Trzeba to jeszcze... co chciałem powiedzieć. To łożysko. Tu widzicie. O, też to jest w komplecie. To też przyjdzie nowe. Tu już mamy zegaring ściągnięty. Co jeszcze? Ten cały nasz nieszczęsny zegaring. Zegaring, gdzie tu jest taka blokadka. Zaraz Wam pokażę. Ona tu wchodzi nam w nasz karter. O, tu. To jest to, co mówiłem. Rozszerzamy to. I wtedy lewo, prawo, delikatnie puknąć sobie od tamtej strony, delikatnie przez drewienko. Przez drewienko pukamy, przez trzonek, najlepiej o tutaj w to miejsce. I wysuwamy całe do wymiany łożysko. Tyle, no powiem Wam szczerze, tak, tu będzie praktycznie wszystko, całe bebechy będą nowe. Będą stare zębatki, koła zębate, no tak, no i stary sterownik. A tak, wszystko będzie nowe. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na chwilę obecną tyle, troszkę taki bałagan, widzicie, takie puzzle się porobiły, trzeba będzie to wszystko poskładać. Tu wchodzi nasz plastik, tak jak widzicie, o, to jest od oleju, wszystko ma to funkcję wall-i-ową, o, tak. I tu wchodził, ten jak pamiętacie, podczas rozbierania, tu wchodził nasz lizak, tak go nazwę, nasza rurka z cymeringiem, tu jest taki mały gumowy cymering. To wchodziło nam do środka, tędy idzie olej na koszt sprzęgłowy, tak. To tyle, jeśli chodzi o nasze plastiki, plasticzki. O, zobaczcie. Patrzcie na to jeszcze, tu chcę Wam pokazać. O, teraz sobie tak palcem dotknąłem. Zobaczcie, ile tu jest syfu. Tu się zebrało na naszym magnesie. Zobaczcie moje palce, jak wyglądają. O. To będziemy oczywiście jeszcze myć, czyścić. Nowe sprzęgło zaraz wjeżdża. No i tyle. No. Dzisiaj powinienem jeszcze otrzymać łożyska. Jak nie, to jutro. I wtedy, jak już po jak dostanę łożyska, wtedy wszystko będę tutaj wymieniał. Każdy jeden drobny pierdół, który przyjdzie, wszystko powymieniamy, co będzie w zestawie naprawczym. No i tyle. Składamy to do kupy, zakładamy do auta, przeprowadzamy adaptację i wsio. Tyle póki co w temacie, moi drodzy, i lecimy dalej. Kolejny dzień, moi drodzy, kolejna aktualizacja. Łożyska doszły. Wszystko mamy tak, jak było planowane. Teraz tak, jak widzicie, tu jest nasz wałek atakujący od kosza sprzęgłowego. Ja już to sobie wszystko, przepraszam, pozwoliłem rozebrać. Tak to wygląda dół, góra, tu gdzie wchodzą nasze tarczki. Tu jest druga strona. Już to sobie poprzecierałem, to wszystko było bardzo brudne. Jeszcze to jest do umycia, ale to zaraz. Co chciałem Wam teraz pokazać? Otóż tu zobaczcie, mamy... różniaste łożyska. O, igiełkowe. Zaraz sobie to ściągnę jedno. Tu mamy również to, jak widzicie, na którym pracuje nasz kosz sprzęgłowy. Tu jest to główne łożysko od wałka. Widzicie, Made in Poland z oryginału. To łożysko, zobaczcie, absolutnie nie robi
żadnego hałasu. To łożysko jest w bardzo dobrym stanie, muszę powiedzieć. Ale mamy nowe, zakładamy nowe. Tu mamy ten wianek. Jest też do zdjęcia. Zaraz to wszystko pościągam. I teraz zobaczcie, tu są nasz cały zestaw nowych łożysk. Ja sobie to wszystko tutaj z papierów porozwijałem. Tu nasza nowa szelka, którą wczoraj Wam pokazywałem, że ją ściągaliśmy. I zobaczcie, tu nie ma nic, żadnego przebarwienia. Wszystko jest nowe. A nowe to nowe. I oczywiście tak jak i na tamtych. Made in China. Tamte też są Made in China. Zresztą zaraz wezmę sobie tą starą. Bieżnie, tak to nazwałem. Zobaczcie, Made in China. Słonko świeci znowu, kurczę. O. Wszystko jest to samo. Tu jest nasz, widzicie, o, to jest to nowe igiełkowe. To takie, o, na nasz wałek. To wszystko będzie wymieniane, zakładamy. Tak jak powiedziałem, tu bebechy całe będą wszystkie nowe. I tu oczywiście nasze, widzicie, na którym pracuje kosz sprzęgłowy. To wszystko też będzie wymieniane. Ja, jak już sobie pozmieniamy łożyska, powyciągamy to wszystko. Tu przy jednym pokażę Wam tylko, tak jak obiecałem, jak pracuje ten ściągacz z tym młotkiem bezwładnościowym. Ja go nazywam wybijakiem. Młotek bezwładnościowy. To sobie pokażę Wam przy jednym łożysku, jak to działa. Tutaj wymieniamy. To wszystko mamy nowe. Na naszym kole, widzicie, o, te łożyska są też nowe. Nie będziemy zagłębiać się w drobiazgi. Mam cały nowy komplet łożysk. Zakładam wszystko nowe. I składamy to tak, jak się należy. Myję cały ten kosz sprzęgłowy. No i uzbrajamy to pomaleńku. Rozbrajam to wszystko. I tak chcę nagrać, żebyście widzieli, co i jak. Stary wianek. Tu jest jeszcze taki dystans. O, ale zanim dystans, to musimy sobie ściągnąć nasze. O, to jest to stare. Tu nie ma, nic nie brakuje. Wszystko jest ok. Ale tak jak powiedziałem, są nowe, zakładamy nowe i teraz dopiero ściągamy nasz dystans. Odkładam to wszystko tak, jak to było, bo powiem, na znaczenie ma strona włożenia łożyska, szczególnie igiełkowego. I teraz dopiero możemy sobie ściągaczem wyciągnąć łożysko i wkładamy drugie, co będę teraz robił. To jest nasz cały wałek atakujący, jak widzicie, od naszej skrzynki VTG. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem Wam pokazać, co też jest ważne, zobaczcie, to jest kosz sprzęgłowy. Widzicie, dlatego wideo jest takie długie, bo chcę pokazać to w jak największych drobiazgach. Tu mamy jeszcze jeden, taki widzicie, dystans. Odkładam go i tu mamy następne nasze łożysko, które też jest w komplecie, które też będziemy wymieniać, tak? Ja na razie sobie to wszystko zostawiam i tak jak mówię, łożyska, zobaczcie, jak one są zbudowane. Zwrócić na to szczególną uwagę i tak samo je włożyć. Bardzo tego nie widać, naprawdę to jest drobiazg, ale o, tak ono było. Zostawiam na razie stare, bo jeszcze tego nie uzbraja, muszę to wszystko sobie pomyć. I tak było jak tutaj. Tylko w woli informacji. Krótko aktualizacja, moi drodzy. Zobaczcie, tu mam tą szelkę, tak to będę nazywał, zewnętrzną część łożyska, tego takiego stożkowego, mam już nabitą. Tu teraz mamy ściągnięte to duże łożysko. Zaraz z tego wałka to ściągnę i Wam... O, zeskoczyło. Tu mamy nasz cały wałek, jest oczywiście wysmarowane olejem przed wsadzeniem łożyska. I teraz prasa i wjeżdżamy delikatnie z prasą. Wciskam nasze nowiuteńkie łożycho. Teraz tak, stare łożysko, ono było w dobrym stanie, tak jak mówiłem, nie hałasowało, ale nowe jest nowe i tu właśnie mam założone nowe, już mam założone nowe igiełkowe. Tutaj również widzicie ten dystans, łożysko jest już o, założone, tyle. O, w temacie. Tu również i teraz, moi drodzy, przed każdym jednym założeniem nowej części, wszystko to olej w nakręteczce, pędzelek i wszystko sobie smarujemy olejem.
jeżeli olej gdziekolwiek nam nie dojdzie, jeżeli by nam gdzieś nie doszedł, to żeby nic nie przytrzeć. Dlatego wszystko musimy sobie nawilżyć oliweczką. Samego włożenia łożyska wam nie pokazywałem, jestem sam. Tyle w temacie, póki co lecę dalej, składam to wszystko, opowiem wam szczerze, dzień ucieka. Czas ucieka, a dzień robi się coraz krótszy, dlatego chcę to jeszcze dzisiaj odpalić. Ja już kosz sprzęgowy mam na tyle złożony. Oczywiście przed wsadzeniem naszych tarczek tu musi być wszystko nieskazitelnie czyste. I nieskazitelnie czyste i posmarowane olejem. Dlatego lecimy z tym, wkładamy tarczki jedną po drugiej. Wszystko sobie smarujemy, każdą jedną warstwę. I zaczynamy tak, raz. Oczywiście pokażę wam zaraz to od góry. One muszą tutaj być idealnie w środku wpasowane, tak jak są te otwory, widzicie. Zaraz momencik pokażę to może tak. O, tu gdzie są te otwory, tu będą stały sprężyny i tymi wycięciami dajemy sobie na nieodwrotnie, po prostu tymi otworami na otwory w tarczach sprzęgłowych. I teraz, jak już mamy jedną wsadzoną, lecimy sobie drugą tarczę olejem, namaczamy je olejem. Broń Boże, żeby nie były one suche, bo będziecie rozbierać raz jeszcze. I leci nasza przykładka. Przekładka, mówię przykładka. W przykładce dostał rybak. Tak. I to sama, ta sama historia z przykładką. To wszystko musi być wysmarowane naszym olejem DTF1. Ten, który wchodzi do skrzyni. Czy do reduktora. I tu każdą jedną tarczę w takim samym położeniu wkładamy, żeby otwór leżał na otworze, tak jak to widzicie. I tu to samo smarujemy. Całe sprzęgło musi być mokre. I wjeżdża nasza przykładka. Przekładka. Cały czas ich mam tym słowem. I to również też smarujemy. Dobra, ja to lecę, jak to poskładam całe, zamknę już kosz sprzęgłowy. To zrobię krótką aktualizację. Tak to mniej więcej wygląda, wiecie o co chodzi. Kosz mamy uzbrojony. Cały pełny i zobaczcie, mówiłem o tych tutaj, teraz to będzie z góry lepiej pokazać. Tu gdzie są te otwory, tarczki muszą dokładnie w tych otworach leżeć, bo tutaj przyszły nam nowe, tu przyszły nam nowe sprężyny i teraz to całościowo wchodzi tam, ale zanim to wsadzimy, to tutaj trzeba jeszcze wymienić, o to tutaj, tu jest też nowe łożysko. To jest jedno z tych, jak widzicie, o, to założymy sobie też nowe. Odkładam to na drugą stronę, żeby tego nie pomieszać, żeby później było wiadomo, które jest nowe, które stare. Wymieniam, zamykam kosz i zaraz wjeżdżamy z łożyskiem tu do środka. Zobaczcie, tak w całej okazałości wygląda nasz kosz sprzęgłowy. Tutaj oczywiście, o czym nie powiedziałem, nie zapomnieć, założyć tego pierścienia zegera od dołu. On był ściągany ze względu na wymianę łożyska. Tak to wygląda całościowo. Nasze sprzęgła poskładane, kulki w środku, jak widzicie. I teraz, kiedy my sobie ruszamy naszym... Zobaczcie, mamy tylko tyle miejsca. O! Teraz czuć, że to... Tamten miał więcej tu... O! Dotąd już nie mogę bardziej zjechać. Pamiętacie, jak tamtym regulowałem? O! Zobaczcie, wszędzie poszły nowe łożyska. Tu widzicie, mamy stare graty. To wszystko stare, tu mamy drugie stare łożysko, drugie łożysko Symmering,
stare łożysko, jedno mam gdzieś tam na wózku jeszcze, które też było wymienione. Symmering nowy mamy nabity, zresztą zaraz to pokażę, to jest ten stary, widzicie, o. Tam już jest nowy nabity, łożysko wymienione. Tylko co wam pokażę teraz, jak ściągamy tutaj tą bieżnię, stronę zewnętrzną od jednego łożyska, którą tutaj już wymieniliśmy. To wam pokażę, co obiecałem wcześniej, pokażę, jak działa to narzędzie z tym młotkiem bezwładnościowym, jak to wybijamy. I następną sobie nabijamy tą nową. Tego już pokazywał nie będę. W całości, jak to wszystko będzie wyglądać, jak poskładamy koła i całą skrzynkę. Widzicie jeszcze olej. No i co więcej. Zaraz przyjdzie nasz plastik, plasticzek, wszystko po kolei. Dobra, lecimy z tematem, bo szkoda dnia. Patrzcie, to jest ta obiecana prezentacja. Tu jak widzicie, o, wlazł nam i sobie, o, muszę przytrzymać to, bo nam skacze, także widzicie, tak to wychodzi. I tutaj ta nasza bieżnia, nazwana przeze mnie, tak nam wyszła i tu mamy miejsce na nową, wycieramy to wszystko, bo są jeszcze pozostałości oleju i oczywiście nabijamy nową. Teraz tak, zewnętrzna część łożyska, nasza bieżnia jest w środku, jest wszystko ładnie, widzicie, nabite. Nic nie jest uszkodzone. Tutaj również nasze łożysko zostało wymienione, jest wciśnięte. To co było, a to co jest, powiem wam, to jest różnica. Dobra, najważniejsze, że wszystko jest nowe i składamy to teraz raz jeszcze do kupy. Zaraz wjeżdżamy z naszym koszem sprzęgłowym, który już jest uzbrojony. No i tyle, no co. Ściągacz, tutaj tymi nożycami ściągamy teraz łożyska z tego koła z obydwu stron i zaraz z prasa i wkręcamy, tu wzięliśmy sobie tą nasadkę i tyle, tak to wygląda, zobaczcie, tu kręcimy kluczem, a tutaj już nam ładnie schodzi. O, i było jedno łożysko zdjęte. Teraz czyścimy, porównamy sobie tylko z tym nowym, chodźcie. LM, to jest to stare, nie? Co żeśmy zdjęli, jak widzicie. LM48548AS. LM48548AS. Zakładamy. Wjeżdżamy z nowym łożyskiem. Zanim założymy to nowe łożysko, tak jeszcze chciałem wam tylko pokazać, zobaczcie, o. Były gorące. Widać, że to było gorące. Dobra. Lećmy. Wciskamy łożysko. I patrzcie, jak się nam ładnie wsuwa. I lecimy z drugą stroną. Zobaczcie, taki nacisk na presie. 2,5 tony. I wszystko. I mamy uzbrojone. Składamy wszystko do kupy. I tak wygląda skrzynka VTG, nasz reduktor całkowicie złożony, widzicie, już jest pozalewany olejem z grubsza, wszystko posmarowane i wjeżdżamy teraz z pokrywą i sklejamy to wszystko, pokażemy już w całości. I nasza skrzynia już, jak widzicie, poskładana, śruby podokręcane, masa nam się ładnie rozeszła. Teraz wkładamy nasz flansz od przedniej osi i tu wkładamy nasz flansz od tylniego wału napędowego. Widzicie flansz założony, pierścień Zegera założony,
podkładka 3,2 mm, żeby zlikwidować ten luz tutaj, który był pomiędzy na flanszu i na wałku atakującym. Co więcej, olejem jeszcze oczywiście nie jest zalana, ale my już jesteśmy na tyle po robocie, damy troszkę przesnąć masie uszczelniającej. Sterownik zaraz wjeżdża, no i my byśmy byli po robocie i byłoby tyle. Adaptacja, zrobimy jazdę próbną, przyuczenie. Sprawdzaliśmy sobie to na sucho, kręciłem śrubokrętem. Dociskałem, że tak powiem, zamykałem nasz kosz. Nie szło utrzymać ręką. Tutaj widzicie z wałka atakującego, na, gdzie wychodzi na przednią oś. Kiedy popuściłem sobie nasz ten wkrętak, ten ślimak, który tam był, to można było trzymać ręką, a tutaj się kręciło, czyli rozłączył nam napęd, no, mówiąc w większym skrócie. Tyle gratów nam tutaj, moi drodzy, pozostawało. Co jeszcze, tylko zanim wam pokażę to wszystko. Tu mam raz, dwa, zaraz. Dwa. Jedna szela. Druga szela. Tu jest druga, uciekło mi z kadru. O. To jest wszystko, co zostało z naszej skrzynki rozdzielczej z bezpiecznikami. Mycie, pucowanie już na samochodzie. Tutaj ten dół, który był taki przetłuszczony. I wszystko. Zrobimy jeszcze aktualizację, jak już będzie wszystko na samochodzie założone. Jak już będę robił adaptację, nie będę tego nagrywał, tylko z jazdy próbnej zrobimy sobie jeszcze krótką aktualizację i będziemy kończyć to wideo, bo jest naprawdę masa materiału, muszę to wszystko sobie przejrzeć, zanim to wszystko poskładam, posklejam, bo jest tego naprawdę dużo. Chciałem wam to pokazać z drobiazgami, ze szczegółami, bo bardzo łatwo można przy montażu popełnić błąd, odwrotnie założyć łożysko. Niby małe pierdół, ale zwróćcie szczególną uwagę, szczególnie przy zakładaniu tych oto łożysk. Tak samo zerknijcie dokładnie, czy łożysko doszło do końca na tej środkowej dużej zębatce z jednego łożyska, jak i z drugiego. Tutaj też ma to znaczenie, skoro nie był włożony tak, tylko był włożony tak, to też ma znaczenie. Co więcej, no tyle na razie. Do usłyszenia podczas kolejnej aktualizacji, jak już skrzynka nasza będzie w samochodzie. I już przygotowujemy naszą skrzynkę do wsadzenia na skrzynię, ale z tego więcej nie pokażę. Tylko tyle, co i jak. Teraz, jak widzicie, nasza skrzynka już jest w środku. Wszystko pozakładane. Przedni wał napędowy przykręcony, tył oczywiście też, sterownik założony, wtyczka wpięta, łapa 18 na wylot, olej wlany, wszystko podłączone. I teraz to, samochód na dół, to już jest na tyle gotowe, widzicie, samochód na dół i przeprowadzam adaptację na sterowniku skrzynki VTG i zaraz robimy jazdę próbną. Musimy troszkę ją nauczyć. Musi zrozumieć, że ma nowe tarcze sprzęgłowe i nową oliwę. Także ja przeprowadzam adaptację i słyszymy się przy jeździe próbnej. Zobaczcie, tak tylko króciutko wam pokażę i lecę dalej, bo już jest naprawdę bardzo późna godzina. Nie sugerujcie się godziną na laptopie, bo bateria była całkowicie słaba. Ja robię adaptację. Skasowałem błędy, robię adaptację i jedziemy zaraz samochodem. Ista Plus, jak widzicie, oryginalny program BMW. Zobaczcie, to już jest ostatnia aktualizacja z komputerem w ręku. Kolejna będzie już podczas jazdy próbnej, jako ostatnie wideo. Ponownie skalibrowano przekładnią rozdzielczą. Nowa wartość kalibracji została zapisana w sterowniku przekładni rozdzielczej. Wartość kalibracji po kalibracji 0,0. Różnica względem poprzedniej wartości kalibracji minus 26,3 stopnia. Czyli nowe taczki sprzęgłowe i sterownik troszkę się musiał cofnąć. Podejrzewam, nie troszkę, dużo. Dobra, mniej gadania, więcej roboty, lecimy. Moi drodzy, lecimy teraz na jazdę próbną. Przed jazdą próbną, tak chciałem wam jeszcze tylko krótko pokazać, to są podkładki, które wiecie, do niwelowania. To nam zostaje. To wszystko zostało tutaj z tej imprezy, która była. Łożyska, podkładki, łożyska igiełkowe. I to wszystko, co widzieliście w całym filmie.
Troszkę jest, wyszło tego materiału, jak widzicie. I tak wiele rzeczy nie pokazałem. Gdybym miał to naprawdę wszystko pokazać, to musiałoby to trwać 3-4 godziny. Drobne poślizgi z czasem i tak dalej, no ale to wszystko jest wliczone, nie? To już tak po prostu jest, nie można, tego się nie przewidzi. Dobra, jedziemy samochodem, zobaczymy, jak się auto zachowuje. Jak widzicie, ja już jestem na jeździe próbnej samochodem. I operację uznaję za skończoną, bo samochód chodzi naprawdę fajnie. Nie ma żadnego szarpania, nie ma żadnego przeciągania, żadnych stuków, czegokolwiek. Jest wszystko w jak najlepszym porządku. Moi drodzy, jest godzina późna, jak widzicie. Już jest po 20. Na drodze ciemno. Ja będę się z Wami żegnał już. Mam nadzieję, że wideo się podobało. Czekajcie, jeszcze powiem dwa słowa, jak zawrócę sobie, bo jest, widzicie, zablokowana droga. Jeszcze coś dopowiem, pauza. Jestem na powrocie. Powiem Wam tak, części są drogie. Drogie jest to ustrojstwo. W takich krajach jak Niemcy, X-Drive, ja nie polecam, bo tutaj nie ma zim. Jak jest zima, to naprawdę jest to potrzebne. Troszkę mu przyciśniemy. I piątka. To jest to potrzebne. Norwegia, Szwecja, na Skandynawii ogólnie, ale u nas, czy ja wiem, każdy musi wiedzieć sam, co chce. Ja w każdym bądź razie powiem Wam tylko tyle, że jeździłem tym 4 lata, nic się złego nie działo, tylko dbałem. Skrzynka rozdzielcza, maksymalnie 40 tysięcy km, musi być wymieniony olej. Dwa razy, czyli pukamy go, żeby nie wyciągać całej skrzynki, pukamy go, wymieniamy olej raz, jeździmy, rozgrzewamy to wszystko, całe brudy, żeby się zmieszały z olejem, wypompowujemy znowu, bynajmniej ja taką metodą to robię. Wlewamy drugi raz i już jest dobrze. Co 30, co 40 tysięcy i na pewno będzie to chodzić bezawaryjnie. I oczywiście ogumienie, moi drodzy. Wielu z Was powie, że nie, ale ogumienie, tak od siebie chcę dodać tylko tyle na zakończenie tego materiału. Ogumienie w BMW z X-Drive'em jest bardzo ważne. Także co? Tym akcentem kończę, startuję ze świateł, tym akcentem kończę to wideo. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zapraszam oczywiście do... Zachęcam do zasubskrybowania kanału, przecież to Was nic nie kosztuje, jak i oczywiście łapa w górę, a materiały w miarę możliwości będą wjeżdżały na bieżąco. Tyle, na razie, hej, hej!